Witam wszystkich. Dzisiaj jestem na mojej działce na Mazurach. Na weekend cały łowię na spinning, ogólnie wszędzie, dlatego początek nagrywam jeszcze na działce. Aktualnie się zbieram do domu. Łowimy na spinning jigując, zwijając powoli. Co jeszcze? Ogólnie na stawach, na komercji, na stawie z amurami i nad jeziorem, czyli na trzech łowiskach. No jeszcze łowiłem na czwartym, ale nie brało, więc raczej nie wstawię do filmu tamtych ujęć. No i co? Łowię też na woblery handmade. Wszystkiego się dowiecie za chwilę. No i co? Cześć. Już. Jedziemy sobie na komercję. No. Ile to jest kilometrów? 15? 15. No. 15 kilometrów łowisko od domu. Łowisko specjalne, barzyny. Łowisko specjalne, barzyny. Na szczupaka jedziemy. Szczupak Suma, okoń. Występuje, no. Ale Suma nikt nigdy nie złowił. Może my będziemy pierwsi. Sprawdzić można. No właśnie. No i co? Widzimy się nad wodą. Parking. Podbiera kamigory, nie swojego. Dzisiaj sami jesteśmy. O. Łowisko. Chyba. Nie no, bierz. Podbierak. Ja będę go niukał. No to bierz tamten. No ten to bierz. Jest pierwsza zdobycz, Małża, złapała się na lunatika. O, wyhaczamy i oczywiście cejer do wody. No. Panie i panowie, nieoficjalnie mam staw pod domem, na działce. Tu jest płot. Takie były deszcze. Pod wodą wszystko. To jest droga na działkę do tamtego domku. To pomyślcie, co jest tam.
a tutaj Gustaw. Jesteśmy na stawie za murami. Łowimy na spinning, oczywiście. Polujemy na szczupaka. Tym razem łowimy też na wobblery handmade. Zaraz wam pokażę jednego, na przykład. O, taki sterowiec, jak to nazwał Kamil. Jedną kotwiczkę zdjąłem. Krzywo trochę zrobiony. Imituje kiełbia. Gruby strasznie. Od trzonka, od grabi. Ale zobaczymy, może coś weźmie. Łowimy na opad, na jednostajne zwijanie, na woblery, na wszystko. No i co? Taka sama technika praktycznie jak ostatnio, więc już nie będę tutaj przedłużał i zaczynamy łowić. Pierwszy szczupaczek u Maćka, około 40 cm, może troszeczkę więcej. Gumę tak dziwnie wessał. Maluszek. Taka. Mieliśmy mierzyć wszystkie, bo mamy walkę na centymetry. Gdzie jest miarka? No, fajnie wyskoczył podczas holu, dwa razy, tylko raz na brzeg trafił. Dawaj go. Ile? 44. No, to pokaż go tu. Taka rybka. Ma przebite oko, jak ma przebite oko, to będą już pora. Nie. Do wody. Popłynął. Stoi tutaj. Płynie. No. No. U Kamila też cię tylko wyłączyłem. No, to mamy. Z opadu mi wziął. Prawie dublę. Niżej. Tak. Niżej wędka, bo wyskoczy. Niżej, niżej wędka. Spokojnie. Ten najmniejszy. Dobra, do góry go tak weź. Do góry go tak. Dobra, liczy się jako 30 cm. Może nie? Maciek ma kolejną rybę. Słonecznica. Zapysk. Zmiesię, bo do zawodów. Ona już raczej nie przeżyje i tak. Odhacza. Jaki mózg przedziurawiłeś? Potrzymaj tutaj taki jedną ręką.
Niedużo rozwiniemy taśmę, bo to nie ma sensu. Czekaj. Tu jest koniec płetwy. 4 cm. 4 cm. Całe 4. Czyli teraz masz 48 cm łącznie. Tak. Idziemy dokładnie wypuścić do wody. Cejer. Ciekawe, czy popłynie. No dawaj, dawaj. Płynie, ale po powierzchni. Dobra, do wody wróciła. Jest u mnie szczupaczek 46 cm na takiego trapera zielonego. Urwał ogonek podczas holu przy wyskoku. Nawet widziałem, jak ten ogonek leciał. Śmiesznie się zapiął. Macie kotchaczy, pokaż. Mam już. O, dobra. Ale mocno ty kość twardą wziął. Jakoś dziwnie, tak pokaż. Nie, za główkę będzie wygodniej, wiesz. No też tak myślę. No idzie. O tak. O. To nie. Zdjęcia robić czy nie? To nie robi zdjęcia. Jak chcesz, to możesz telefonem zrobimy takie artystyczne. O, ale mi dał spostapę. No nie pokażesz go do kamery? Pokażę. Dobra. Dobra, tam już bez zdjęć. Rekord to chyba nie jest. Taki, ale gruby. Fajną opłatę z tyłu. Dobra, idziemy wypuścić. To tutaj wypuszczę, bo trochę się szarpie. Dobra, wypuszczamy tutaj. Idzie 40. Ile? 7 chyba. 6. 46 do wody. Z gumą zrobił to. O. To zrobił z moją gumą podczas wyskoku. No, ale mam jeszcze jednego podzierówia. Nie, też bez ogona, kurde. A no, był fajny. No, dobra. No. Ale guma trapper jak na razie się spisuje. Jest szczupaczek,
48 cm. Tutaj jest takim okiem jakimś gniecionym u Kamila. Wyskoczył też fajnie. Dzisiaj to jakoś skaczą te szczupaki, nie? Do wody. Do wody. Poszedł. Z wieczora. Przyjechaliśmy jeszcze raz. No. Tym razem 8 rano. Trochę później, ale i tak idziemy na ryby. Tak wyglądają wszystkie woblery handmade, jakie mam przy sobie. Wszystkie sam sobie zrobiłem. Tutaj taki żółty z czarnym grzbietem. Taki boleniowy, tylko że ze złamanym sterem. Srebrny. Tutaj jeden z pierwszych, tak samo jak ten pierwszy, które zrobiłem. Niezbyt dopracowane. Ale może na nie coś weźmie. Tutaj taki sterowiec imitujący kiełbia, gruby, z trzonka od grabi. Kotwiczki musiałbym tylko zmienić przed łowieniem. Tutaj dwa takie okoniowe, jeden taki 2-centymetrowy z ogonkiem twistera doczepianym, a drugi taki przypowierzchniowy z chwostkiem na ostatniej kotwiczce, chociaż bardziej to jest hak, bo złamane są dwa. Ale specjalnie tak zrobiłem, żeby się nie zmarnowało. Takie ma tutaj wzorki różne, jakby był poprzedzierany oczywiście. Logo, tak samo jak tutaj. Na tych nowszych będą loga, a na tych starszych nie. Mam jeszcze w domu ze 3 takie woblery handmade. I zobaczymy, czy na nie też będą brały ryby. Oczywiście prócz woblerów są jeszcze gumy. Całe pudełka. Tutaj mam jeszcze inne woblery. Te już nie są robione przeze mnie. Tutaj też taka nowa guma, trochę dłuższa. No i co? Na takie tam... Będziemy ogólnie na wszystko łowić. Chodzić po całym stawie. No i co? Próbujemy dalej. Tak sobie
Jest sandaczek u mnie, 35 cm. Na gumkę Jacksona. Bardzo jestem zadowolony, bo sandacz u mnie to się zdarza bardzo rzadko. Ładnie się nastroszył. O. Zaraz zrobię sobie z nim zdjęcie i wypuszczamy. Dobra, wypuszczamy maluszka. Bardzo zaskoczył, bardzo ucieszył. Ukłuł trochę, ale jest. I cały i zdrowy płynie do wody. My nie mięsiarze, to wypuszczamy takie rybki. O, popłynął ładnie. Guma to jest Jackson. Nie wiem jaki, ale imituje upleje. Ogólnie trafiliśmy chyba na ławiczkę, bo najpierw szczupak, potem teraz sandacz. I też widać, że tu ukleje pływają, dlatego może się ten drapieżnik tu trzyma. No i co? Łowimy dalej. Just let us escape.